20, 25, 65, 11, 13, 20, 00, 00, 03. Powtarzam numer 77, 13, 20, 11, 20, 25, 65, 11, 13, 20, 00, 00, 03. Panu Bogu i niebu całemu śpiewamy Alleluja, ludziom zaś dzięki. Bóg zapłać. Księżom kardynałom, arcybiskupom, biskupom, a było ich 60, kapłanom, było ponad 500, braciom i siostrom zakonnym, wszystkim uczestnikom konsekracji, pani premier Beacie Szydło, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, marszałkowi senatu, ministrom, wiceministrom, wojewodom, samorządom, z prezydentami miast, rodakom z Polski i Polonii, ambasadzie USA i Izraela. Wszystkim Bóg zapłać za uczestnictwo w konsekracji wotum wdzięczności w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać budowniczym, żywym i zmarłym przez modlitwę, czyn i składanie ofiar. Jeszcze raz Bóg zapłać. To było fantastyczne świętowanie Polski świętego Jana Pawła II. Ta świątynia z watykańską kaplicą świętego Jana Pawła II i kaplicą pamięci ludzi zamordowanych w ciemną noc II wojny światowej przez Niemców za pomoc Żydom jest jeszcze jednym przykładem, ile dobra można uczynić, gdy pragnie go wielu. Wielu też już przybywa do tej świątyni. Prosimy pamiętać, że jest to szczególne miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. I prosimy już od początku o takie zachowanie. Tak w świątyni, jak i przed świątynią. Wielki respekt dla miejsca świętego. Msze święte w tym sanktuarium w dni powszednie, tymczasem o godzinie 7 i 18, a w czwartki również podczas roku akademickiego także o 12. W niedzielę o 8, 12 i 18 msza święta akademicka. Poza tym we wtorki po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i wieczorem o 17.30 na pół godziny przed mszą świętą nowenna do świętego Jana Pawła II. Można też prośby składać drogą mailową. Adres podam później. W piątki o godzinie 15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Jak już zapowiedziałem kilka dni temu, uwaga, mężczyźni, niewiasty, młodzież. Zapraszamy tych, którzy pragną czegoś więcej dla swojego ducha i dla apostolstwa. Zapraszamy do bractwa świętego Jana Pawła II przy tym sanktuarium. W tych trzech sekcjach, mężczyźni, niewiasty, młodzież. Jakie zadania bractwa? Pierwsze, formacja w duchu świętego Jana Pawła II i napełnianie się tym duchem, nauczaniem i przekazywanie go dalej. Następnie, strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II i posługa, by pomóc wiernym uczcić te relikwie i animować przybywających do tego sanktuarium pielgrzym. Na temat sanktuarium proszę też czytać na portalu radiomaryja.pl. Zakładka Świątynia pod wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pielgrzymek do kustosza sanktuarium ojca Andrzeja Laskosza. Telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Można też umówić się, by w akademikach zamówić obiad. To jest w pobliżu sanktuarium, czy nocleg dla pielgrzymów. Kontakt, jak już powiedziałem.
Zaczynamy posługę w tym sanktuarium. Zaczyna rodzina Radia Maryja. Ta apostolska rodzina Radia Maryja. Polska świętego Jana Pawła II. Zaczynamy, choć jest bardzo mało ludzi do posługi. Prosimy o modlitwę, o kapłanów i siostry zakonne, świeckich, do posługi w sanktuarium i w Radiu Maryja. Zapraszam. Jeszcze raz prosimy o modlitwę i Bóg zapłaci za wszystko. Zobaczcie, razem można uczynić wiele. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest koniec. Jest pewien etap, a sanktuarium jeszcze będziemy dalej wyposażać, dalej kończyć budowę. Bóg zapłać za to wszystko, co uczyniliście Państwo. Bóg zapłać siostry i bracia. I czynimy dalej. Naszego programu. Dzisiaj też było wiele ciekawych wydarzeń kościelnych, bo właśnie była transmisja z Przemyśla, była transmisja z Czegatowa, ale w programie nocnym będziemy mogli też wysłuchać homilii księży biskupów. Natomiast z jednym z tygodników prawicowych został zamieszczony wywiad, rozmowa z Jeanem Michelem Jarrem. To taki sławny muzyk francuski, tworząc muzykę bardzo taką do dzisiaj aktualną, to znaczy specjalną elektroniczną, ale którą można słuchać na różne sposoby. Dawał koncerty także i w Polsce. Jest ojcem, jest synem także kompozytora muzycznego Borisa Jarra, ale to nie jest najważniejsze. W tym właśnie wywiadzie on użył takiego stwierdzenia, mówiąc o polskim instynkcie przetrwania, że to właśnie w Polakach mu imponuje, podoba się, że potrafimy wytrzymać, przetrwać różne doświadczenia, także i koleje historyczne, które nas właśnie dotykają. To pomyślałem, że warto było może o tym też jakoś porozmawiać tej nocy, kto by był chętny, podzielił się, co tworzy, co czyni ten właśnie polski instynkt przetrwania, co nam pomaga, co się składa na to właśnie, to, że potrafimy przejść przez różne burze dziejowe, a było ich bardzo wiele, możemy tu wymieniać, nawet cofając się czas przed zaborami, chociaż czas zaborów był najbardziej takim czasem trudnym, ciężkim, a potem noc komunistyczna, prawda, po II wojnie światowej, no ale to i można powiedzieć, że w ogóle wszystkie przemiany, które przychodziły, to nieraz bardzo trudno odbijały się tutaj mocą wielką na życie społeczne ludzi, a jednak Polacy umieli przetrwać, umieli przejść przez te, mówimy, ciemne doliny właśnie z opatrzną taką, prawda, pomocą jednym drugim. Pewnie, że bywało różnie i nie było, i wszystkie egzaminy były przez nas, mówiąc ogólnie, czy przez część społeczeństwa zdane, ale właśnie było i jest, tak zgadza się tutaj z Michelem Jarrem, taki coś jak polski instynkt przetrwania. Więc zapraszamy do rozmów. Oczywiście po wypowiedzi będzie możliwość wyboru piosenki, melodii, która nam się podoba, która jakoś nawiązuje do tego, o czym mówimy może. Więc zapraszamy. Telefon dla Polski Północnej 655-2355, 655-2356. Dla zagranicy 56-655-2333-56, 655-2366. Polski instynkt przetrwania, który nam pomógł przejść trudne momenty historii. Stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowe.
siadę na rynku kupu, odchodzą w mrok. Neony kolorowe już świecą, bawiąc ludzi do sklepów i kas. A w bramie klożar zasypia zmęczony sam. I serca z piernika ukochały te mury i bruk. Wąskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. I serca z piernika pokochały zleciony to czas. Stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Lepikarze otwierają swój kraj, staruszki na targy ruszają kolejny lat. Tramwaje wyjechały już z trasy, wioząc ludzi do fabryk i piór, a matki swych dzieci żegnają do szkół. I serca z piernika ukochały te mury i bruk. Polskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. I serca z piernika pokochały spleciony to czas. Stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. Nasze serca z piernika ukochały te mury i bruk. Polskie kręte uliczki krzywą wieże z nad Wisły i stalowy most. Nasze serca z piernika pokochały spleciony to czas. Stare dzieje i nowe, i nadzieje na nowy, lepszy los. I mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Cześć Boże Ojcze Januszu. Witam, Panie Januszu. Ja krótko chciałem powiedzieć, to jest bardzo prosta odpowiedź, drogi Ojcze. Tak. Przetrwaliśmy jako naród, bo jako państwo to mieliśmy oczywiście przerwę, prawda? Ale jako naród. Dlatego, że praktykowaliśmy wiarę w życiu codziennym. Nasze pokolenia to... z czym dzisiaj mamy jakiś tam, powiedzmy, problem. Ja uważam, że nie mamy i podział jest jasny na tych. Dzisiaj też można podzielić społeczeństwo